To rzeczywiście dzisiaj wydajemy na świat moje dziecko, tak bym to traktował, bo nowe prawo wodne weszło w życie 1 stycznia 2018 roku i wtedy też jako ostatni dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych gasiłem światło. Natomiast wcześniej miały miejsce procesy takie, co począć z majątkiem i rozgrzebanymi inwestycjami w Zarządzie Melioracji, który kończył swoją działalność. I jedną z bardzo trudnych rzeczy było przekazanie naprawdę wdrożonej już inwestycji Polder Żelazna, dwuetapowej okazało się, dzisiaj jest pierwszy etap i przy iluś finansujących marszałek, który dokonał wielkiego gestu, mając świadomość, że za chwilę przestanie odpowiadać za zarządzanie wodami, nie wycofuje się z projektu i mówi 80 milionów przeznaczam na tę inwestycję. Z drugiej strony prezydent miasta, który może powiedzieć, to nie moje, nie musiałem w ogóle dawać, daję ponad milion grubo na to, żeby została dokończona dokumentacja. Znaczy, szereg ludzi dobrej woli z dużym stopniem odpowiedzialności, zaangażowanych w to, żeby się Opolanie trochę lepiej spali. Stygmatyzowani 97, 2010, no mamy parę blizn w swoich życiorysach, które złożyły się na to, że ludzie o tej inwestycji myśleli wyjątkowo poważnie. Dzisiaj jest to podsumowanie, zakończenie, ale chcę przypomnieć, że właściwie zbliżamy się do rocznicy, ponieważ 18 grudnia 2017 roku to dzień, w którym Zarząd Województwa Opolskiego wybrał właśnie ten projekt, przebudowę Polderu Żelazna do dofinansowania. W tym czasie wartość projektu to było 111 milionów złotych, wartość dofinansowania prawie 90 milionów złotych, więc myślę, że to pokaźna kwota. 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie ustawa prawo wodne i niestety samorządy województw tracą tutaj kwestie dotyczące właśnie zabezpieczenia przeciwpowodziowego, kwestie gospodarki wodnej. Projekt ten przekazujemy Wodom Polskim. Niestety praktycznie to dwuletnie opóźnienie, które zostało tym spowodowane, ponieważ przewidywany termin zakończenia realizacji to był właśnie koniec roku 2021. Ale świetnie, że właśnie jesteśmy tutaj, jest inwestycja zrealizowana. No, proszę Państwa, to dzisiaj się spotykamy na zakończeniu pierwszego etapu Polderu Żelazna. To jest zwiększenie dwukrotne pojemności tego polderu i dwukrotne zwiększenie obszaru, który on zajmował. To jest chronienie przede wszystkim miasta Opola, 4 tysięcy mieszkańców, ale też i strefy ekonomicznej, która prężnie się rozwija, ale także i stadionu miejskiego, oczyszczalni ścieków. Te 11, prawie 12 kilometrów wałów, które zostały wybudowane, przebudowane, no to jest duży krok do tego, żeby ta ochrona przeciwpowodziowa była no lepsza, czyli ci ludzie czuli się bezpieczniej i tak samo te tereny inwestycyjne mogły być rozwijane. Mamy prawie 30 kilometrów dróg serwisowych, ścieżek. W związku z tym myślimy o tym, że też rekreacja mogłaby być uprawiana przez mieszkańców, no bo ten polder będzie jakby częścią tej całej infrastruktury, która tutaj na tym terenie Opolszczyzny występuje. Ta inwestycja oczywiście ma nie tylko bezpośrednio, znaczy oczywiście bezpośredni wpływ ma na miasto Opole i mieszkańców Opola i okolicznych miejscowości, ale również też jest jednym z elementów ochrony przeciwpowodziowej całego dorzecza Odry. Temat był bardzo skomplikowany. Poprzedni wykonawca został odsunięty od realizacji. Wody Polskie ogłosiły kolejny przetarg, w którym zwyciężyła firma, którą reprezentuję, czyli firma Budimex. Mieliśmy bardzo mało czasu na dokończenie placu budowy, który pozostawiła firma, która realizowała roboty przed nami. Stan, w jakim zastaliśmy budowę, musieliśmy jeszcze dowieźć około 160 tysięcy ton materiału nasypowego, żeby dokończyć wały. I jeszcze musieliśmy zrobić przegrodę przeciwfiltracyjną polegającą na uciągleniu całych wałów. To jest taka specjalna mieszanka, która jest przez cały wał robiona w głąb, aż poniżej poziomu pozadowienia. W momencie, kiedy przychodzi wielka woda, wał jest w 100% szczelny i nie doprowadzi na stronę odpowietrzną żadnej ilości wody.